August Emil Filtro w pseudonim Nil był emisariuszem polskiego rządu na uchodźcy i dowódcą KDW do marca 1944 roku, a następnie kierującym organizacji Niepodległość Skrócenia. Trzeba zaznaczyć, że Nil był aresztowany dwukrotnie. Po raz pierwszy 7 marca przez NKWD pod konspiracyjnym nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany wrócił z aresztowania w październiku 1947 roku. 9 listopada został zatrzymany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej w czasie, gdy wychodził z budynku Wojskowej Komendy Rejonowej. Przewieziono go następnie do Warszawy i osadzono w areszcie śledczym MBP przy ulicy Koszykowej. Z wniosku oficera MBP Zygmunta Krasińskiego został osadzony w więzieniu na ulicy Rakowieckiej. 31 listopada prokurator Helena Wolińska wydała polecenie o tymczasowym areszcie generała.